Monitoring jest, kontrola dostępu działa, ochrona na posterunku. Czy to wystarczy, by mieć bezpieczny biznes? Nie zawsze. I o tym już teraz opowiemy Państwu w programie. Jolanta Kucharska, witam i zapraszam o to, co przygotowaliśmy na dziś. Bezdotykowo, bezprzewodowo, zdalnie i w chmurze, czyli cztery słowa o trendach w security. Co zmieni pandemia w zabezpieczeniach technicznych biznesu? Koniec webinariów, spotkań online i zdalnych konferencji. Za chwilę znów wyruszysz w służbową podróż, ale na nowych zasadach bezpieczeństwa. Optymalizacja kosztów ochrony, czyli trzy kroki do bezpiecznego biznesu. I Protego Safe w cyklu Jak to działa? Sprawdzimy rządową aplikację do walki z koronawirusem. Trwa technologiczna rewolucja. W dobie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa znacznie przyspieszają prace nad wszystkimi technologicznymi rozwiązaniami, które są odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. Technologie się rozwijają swoją ścieżką, one mają swoją logikę, swój cykl, to są jednak przedsięwzięcia długotrwałe, ale to, co jest bardzo ciekawe, to to, jak te technologie przyczyniają się teraz do wprowadzania zmian w społeczeństwie, a te zmiany są oczywiście spowodowane pandemią. Na przykład Mixed Reality to jest piękny przykład technologii, która umożliwia nam niekontaktowanie się bezpośrednio z człowiekiem. Więc oczywiście teraz ta technologia przeżywa wielki boom, no bo z jednej strony może nawet umożliwiać lekarzom diagnozowanie pacjentów bez potrzeby bezpośredniego kontaktu i tym samym zmniejszając ryzyko zakażenia. A skoro zdalnie może pracować już lekarz i skoro zdalnie leczyć może pacjenta, no to tym bardziej rynek security jest już chyba gotowy także na tę technologiczną rewolucję, a być może jesteśmy właśnie jej świadkami. Daniel Kamiński, niezależny ekspert, właściciel firmy doradczej Alert Control jest już z nami. Dzień dobry panie Danielu, witamy pana bardzo serdecznie. Jak się zmieni rynek security pod wpływem pandemii, pana zdaniem, w pana odczuciu? Prawdopodobnie to będzie dość duża zmiana. Wynika ona głównie z tego, że ludzie boją się dzisiaj kontaktu z innymi osobami. Gdy przyjeżdża kurier, obawiamy się otworzyć drzwi. Prosimy go, żeby zostawił przesyłkę przed drzwiami. Ta przesyłka jest później przez dobę standardowo w kwarantannie. Ludzie się zastanawiają, jak przyjeżdża pracownik zabezpieczenia technicznego czy pracownik ochrony, gdzie był, kto go wpuścił do obiektu, z kim się kontaktował, ile osób może zarazić, gdzie wcześniej był, czy tam były zdrowe osoby. I to wszystko powoduje, że spojrzenie na systemy alarmowe, na zabezpieczenia techniczne, na usługi ochrony, na monitoring wizyjny wywołuje wpływ taki, potrzebę zdalnego zarządzania, bezdotykowego i skrócenia czasu pracy w obiekcie, żeby to było jak najkrócej, zdalnie i szybko. Czy są już takie rozwiązania? Czy dzisiaj rynek uczy się tego dopiero? Czy są już jakieś prototypy albo coś, co działa i można się na tym wzorować? Jest na czym się wzorować. Przykładowo monitoring wizyjny to jest coś, co jest odpowiedzią na wzrost kosztów ochrony fizycznej, która maleje dość szybko i tą lukę zajmuje monitoring wizyjny. Ale samo patrzenie w monitory to już przeszłość. Dzisiaj operator ma możliwość zdalnie otworzyć bramę, otworzyć szlaban, gdy wraca ciężarówka z trasy. Może otworzyć recepcję dla kuriera, który po godzinach pracy przywiózł przesyłkę i oczywiście po wyjściu tej osoby zabezpieczyć pomieszczenie, zablokować drzwi, uzbroić system alarmowy. Takich możliwości wcześniej nie było na tą skalę. Teraz ludzie dopytują się o to, jak to zrobić zdalnie, jak to zrobić taniej, bo proszę sobie wyobrazić, że koszt pracownika ochrony to jest rząd 20 tysięcy miesięcznie. Teraz zdalnie, gdy to jest wykonywane, to inwestorzy mówią, mi biznes stanął, ja chcę mieć taniej, więc to jest 2 tysiące, to jest 1500 zł versus wcześniejsza kwota, więc może być taniej. Podobny poziom bezpieczeństwa, natomiast efektywność i dostępność dużo większa.
No właśnie mówił pan między innymi o takim zdalnym otwieraniu przejazdu, wjazdu na teren posesji, ale czy można dzisiaj zdalnie diagnozować, przeprowadzać diagnostykę sprzętu albo jakiś serwis security? Tak, to było dostępne i wcześniej, gdy korzystaliśmy z linii telefonicznych. Natomiast nie było takiego standardu, że w obiektach stosowało się zdalne połączenie do diagnostyki. Dzisiaj przed wyjazdem na obiekt powinienem sprawdzić, co wywołało usterkę, jaki jest poziom baterii, jakie zakłócenia, jaki program jest wprowadzony do systemu. I niezależnie, tu gdzie system kontroli dostępu, system telewizji, wykonujemy to zdalnie, żeby móc pojechać, tylko wymienić uszkodzony element. To obniża koszty zarówno działu technicznego, jak i skraca czas pobytu u klienta. No i osoba przyjeżdża przygotowana. Minusem takiego podejścia... Tak? Tak, przepraszam. Minusem takiego podejścia jest to, że trzeba mieć wyspecjalizowane osoby, które są w tym call center, które to robią zdalnie. Bo do tej pory pracownik ochrony, który przyjmował zgłoszenia, nie musiał mieć wiedzy technicznej. Teraz są to inżynierowie, którzy siedzą przy komputerach i z tego call center zdalnie łączą się do oddalonych obiektów. No właśnie, ja obiecałam państwu jeszcze, że będzie bezdotykowo już było, zdalnie już było, ale bezprzewodowo. Co w takim razie w tej rewolucji będzie oznaczało bezprzewodowo? Co stanie się bezprzewodowe? Kiedyś miałem okazję rozmawiać z kolegami z branży, jak będzie wyglądał system przyszłości. I jeden z pomysłów na takim warsztacie to był, że przyjedzie sprzęt i zostanie rozrzucony, czy automatycznie się rozmieści. Chodzi o to, że jeżeli mam krótko instalować system zabezpieczeń, na przykład w sklepie, normalnie zajmowało mi to 2 dni, gdy był to system przewodowy. Dzisiaj podobną pracę wykonam w godzinę razem z przeszkoleniem użytkownika, więc efektywność moja wzrośnie drastycznie, bo tego oczekuje klient. Sprzęt bezprzewodowy rozmieszczę, on już jest wstępnie skonfigurowany, więc jego uruchomienie będzie bardzo sprawne i szybkie. No i komunikuję się z tym call center, które zdalnie zarządza, w razie potrzeby serwisu, konserwacji, diagnozuje zdalnie. Panie Danielu, na koniec jeszcze, bo nie mogę nie skorzystać z pana 25-letniego doświadczenia w branży i nie zapytać, okej, to co znaliśmy przez 25 lat ostatnich w branży security, odejdzie do lamusa, ale króciutko poproszę. Tradycyjne podejście takie, gdzie monitoring wysyła sygnał, gdzie muszę jechać do klienta i wrócić po części, to już nie wróci. Będę musiał pojechać przygotowany, i większą rzeczy powinienem zrobić zdalnie. Wideo na minuty, to jest taka fajne pojęcie nowe. Ja wspomniałem o tych 2000 zł miesięcznie za kamerę, ale jeśli ja do pani będę jeździł na przykład do apteki i będzie pani miała tych aptek 120, to pani będzie chciała rozliczać się per minuta użytkowania pracownika, który to zdalnie nadzoruje, więc przejdziemy na minuty. Przejdziemy na minuty. Te minuty nam się już dzisiaj skończyły. Daniel Kamiński, niezależny ekspert, właściciel firmy doradczej Alert Control. Bardzo dziękuję, panie Danielu, za to spotkanie. Dziękuję w programie bardzo. Bezpieczny Biznes, a państwa zachęcam do pozostania z nami. Webinaria, spotkania online, a nawet targi w wersji zdalnej. Do tego przyzwyczailiśmy się w ciągu ostatnich miesięcy funkcjonowania, bo tak wyglądała nasza nowa rzeczywistość. Ale powoli wracają samoloty na niebo, powoli wraca ruch lotniczy i powoli możemy zacząć myśleć o służbowych podróżach. Ale nie będą one już takie same jak przed pandemią. W połowie czerwca, na starcie sezonu wakacyjnego, Polska z perspektywy Flightradar jeszcze nigdy tak nie wyglądała. 3 miesiące temu świat się dosłownie zatrzymał. W związku z pandemią koronawirusa od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Tego dnia przewoźnicy i zarządzający portami lotniczymi zaczęli liczyć straty. Przez te miesiące, kiedy funkcjonowanie portu lotniczego było ograniczone praktycznie do zera, to ten nasz zysk, te nasze odłożone pieniądze, między innymi też z których finansujemy po części inwestycje, zjadaliśmy, że tak kolokwialnie się wyrażę. Nasze funkcjonowanie comiesięczne to jest kilkanaście milionów stałych kosztów.
szczęśliwie dzięki właśnie tym poprzednim latom, tym funkcjonowaniu na plus w poprzednich latach mogliśmy przetrwać. Kolejni przewoźnicy powoli wzbijają swoje maszyny w powietrze i znów chcą wozić pasażerów. Wracają loty czarterowe związane głównie z sezonem wakacyjnym, ale też podróże biznesowe. Nie ma jednak jednolitych zasad bezpieczeństwa. Dzisiaj jeszcze nie jest jasne, jakich standardów będą musieli przestrzegać pasażerowie linii lotniczych, żeby móc korzystać z podróży powietrznych. Nie ma bowiem jednego ogólnie przyjętego standardu i schematu działań. Nie wiemy dzisiaj, czy każda linia będzie miała swoje wymogi, czy każdy port lotniczy będzie miał swoje wymogi. Niektóre kraje, na przykład Islandia, ogłosiły, że dla pierwszych kilku tysięcy pasażerów, którzy przylecą, turystów, którzy odwiedzą Islandię, będą przeprowadzone darmowe testy na obecność koronawirusa. Więc wszystko dzisiaj jest jeszcze w powijakach i tak naprawdę dzisiaj to jest główne zadanie dla całej branży – opracować jeden, jednolity schemat, który będzie obowiązywał. Niektóre porty lotnicze już na początku roku, gdy zasięg epidemii był znacznie mniejszy, zaczęły inwestować w technologię. Dzięki temu możliwe było m.in. kontrolowanie temperatury ciała pasażerów. Gdy walka z pandemią trwa, ale biznes i konsumenci chcą powrotu do tak zwanej normalności, można się spodziewać, że kamery termowizyjne zagoszczą na lotniskach na dłużej, tym bardziej, że to skuteczna technologia. Jej skuteczność zależy od tego, w jaki sposób człowiek do tego pomiaru podejdzie. Czy faktycznie ma odsłoniętą całkowicie twarz, czy nie jest obarczony jakąś chorobą przewlekłą. Natomiast skuteczność dla 90% przypadków, dla takiego tłumu ludzi, który przede wszystkim wchodzi, jest bardzo wysoka. Nie wpływa na ten pomiar też pocieranie twarzy, co też o tym słyszeliśmy, że tak może być. Nie wpływa na ten pomiar stres, nie wpływa na ten pomiar również nasłonecznienie twarzy, czy przebywanie w ciepłym samochodzie. Natomiast mogą oszukać takie rzeczy jak picie gorącego napoju zaraz przed wejściem w oko takiej kamery, jak również może wpływać to, czy na przykład ktoś jest w ciąży, wtedy automatycznie temperatura ludzkiego ciała jest podniesiona. Gdy już skontrolowani wejdziemy na pokład samolotu, sama podróż ze względu na procedury bezpieczeństwa będzie także wyglądała inaczej. Mówi się o różnego rodzaju obostrzeniach i ograniczeniach, jeżeli chodzi o podróż w samolocie. Na pewno będzie obowiązywał minimalny kontakt z załogą, więc możemy się spodziewać, że zmniejszona zostanie liczba interakcji. U tanich przewoźników spodziewać się możemy na pewno mniejszej ilości aktywności obsługi pasażerów, czyli nie będzie nam oferowanych aż tyle różnych artykułów. Toalety pewnie będą zamknięte na czas lotu i otwierane tylko specjalnie przez załogę i dezynfekowane po użyciu przez każdego pasażera. Mówi się o maseczkach, ale nie ma jeszcze jasnych wytycznych, czy te maseczki wystarczą jednorazowe na cały lot, czy też pasażerowie na dłuższych trasach będą musieli je na przykład zmieniać. Ze względu na procedury bezpieczeństwa związane m.in. z dłuższą odprawą, czy możliwym odkażaniem bagażu, na pewno należy liczyć się z tym, że cała podróż, licząc od wyjścia z domu do dotarcia do punktu docelowego, znacząco się wydłuży. Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes. Za chwilę będziemy w nim optymalizować koszty ochrony. Co to w praktyce oznacza i jakie może przynieść korzyści dla Państwa firmy? O tym za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.